się dzieje, moi drodzy? Rabuś w sweterku. Jest już wieczór, trochę za późno zaczęłyśmy. Tak wygląda miejsce, gdzie się nagrywa. Intro świąteczne, zobaczcie, niewyprostowane to jest, mimo że wczoraj już to rozwiesiłam. No, Mat już jest przebrana, ale była bardzo ładnie ubrana. Tam leży pełno różnych gadżetów. Tak wygląda nagrywanie intra. I hot chocolate możesz już wypić, skoro został. Tam drugie tło. Pamiętacie tam to tło? Zostaw już te, proszę cię, już tyle tego zjadłyście. To miało być na cały grudzień, wiesz? Jeszcze starczy. No, wiem, właśnie się martwię. Tu jakieś ubrania, nie przebierałyśmy się. No i to jest intro z tego roku, jest przepiękne. Lampa już jest wyłączona, dlatego jest słabsza jakość. Widzicie, to zupełnie inaczej wygląda niż wy to będziecie widzieć na intrze. Idę do okna, ale już naprawdę jest ciemno. Matysia mi odłączyła lampę, bo chciałam się Wam pokazać z lampą jeszcze, ale no niestety się nie da. Rabuś też był w sweterku. Wcale dzisiaj, słuchajcie, nie narzekał, że ma sweterek. Widzicie? Był wręcz, powiem Wam, zadowolony, że go miał. U nas już naprawdę jest późno. Która jest? Robi się ciemno. 16. No właśnie, u nas już 30. 16.30 robi się ciemno. Dajcie znać, o której u Was. No bo u nas, jak widzicie, już szybko. Iluś, jak się czujesz dzisiaj? Kochanie, jak się czujesz dzisiaj po nagrywaniu vlogmasa? Znaczy intra do vlogmasa. No, fajnie. Jesteś z niego zadowolona, czy nie? O, wiesz, co jest najlepsze rzecz? Pianki. Pianki były najlepsze, zjadanie pianek. Czyli nie nagrywanie i mieć fajną pamiątkę, tylko pianki do jedzenia słodkie. A nie. Czekolada była dobra? Nie? Nie dobra mi wyszła? Była okej. Okay. Aha, ale chyba nie tak bardzo, nie? Nie było. Za mało bitej śmietany. W ogóle nie było bitej śmietany. Był za twardy i nie był kremowy jakby. Jak gryziesz, ma być kremowe, ale jest jakby salty. Ale ty mówisz o mojej czekoladzie gorącej? O piankach mówisz? A o czym? O tej czekoladzie, którą dostałeś. Jak to? Ona nie była mięciutka, przecież to był płyn. A, co? No chyba się nie dogadam. To nie był płyn, to jest czekolada, dałaś mi dwie kawałki. Kochanie, mówię o czekoladzie do picia. Tej, co była, gorąca czekolada. No. Nie o prawdziwej czekoladzie, którą Wam dałam później. No i dobra była ta normalna czekolada? O, była taka niedobra. Naprawdę? Lila, nie jemy na noc pianek, bo zęby trzeba umyć, zostaw to. Już starczy, starczy. No to powiedz mi w końcu, czy ta pitna czekolada była dobra, na gorąco? O, była taka niedobra, mi tak nie smakowała. No po prostu mamy już sporo takich fajnych ozdób. Wczoraj ściągnęliśmy jeszcze jakieś sweterki świąteczne, coraz więcej rzeczy. Zakupiliśmy też ostatnio kawę, już na cały grudzień, na styczeń sobie. W Lidlu jest promocja, mogę Wam od razu powiedzieć, na kawy do ekspresu i my byliśmy w Home Sense i tam też kupiliśmy kawę w dobrej cenie, także naprawdę bardzo się cieszę, bo już nie mieliśmy i kupowałam w Aldiku przez jakiś czas. Nie jest ta z Aldika zła, ale wiecie, ta z Lidla czy z Home Sense jest zdecydowanie lepsza. Myślę, że ta z Home Sense będzie w ogóle najlepsza, bo to jakaś włoska. No, zbieram się, słuchajcie, już do domku, no i ogarniam życie, muszę zjeść jakieś śniadanko. W weekend w ogóle tak pojadłam, słuchajcie, że aż normalnie grzech. Dzisiaj, słuchajcie, się trochę ochłodziło i ja chodzę w polarze po domu, naprawdę jest chłodniej, mam taki czerwony polarek, kiedyś go wyrwałam, słuchajcie, dla Matysi z Charitasa, ale ona jakoś tak nie chce go nosić, więc ja dzisiaj go zakładam. Ugotowałam dzisiaj, w międzyczasie, nie pokazywałam Wam, barszczyk mój taki, wiecie, ten co zazwyczaj robię. Część sobie warzywek zrobiłam w Lidlo Mixie, miałam dzięki temu łatwiej, bo naprawdę mam dzisiaj sporo pracy, takiej, której Wy nie widzicie. Wiecie, wszystkie kalendarze, jakieś rzeczy związane z vlogmasem też wymagają pracy, intra i tak dalej. Obrabianie tego, więc ja dzisiaj naprawdę, uwierzcie mi, że aż mi oczy szczepią, bo spędziłam z 5 godzin. Jak nie więcej i tylko przerwa w międzyczasie na robienie zupy. Już dziewczynom włożyłam jajka i tak, gotuję osobno jajko. Wyjęłam już też kurczaki z zupy, obiorę je i będą tortille następnego dnia.
Więc mam ugotowane jajka, zrobione barszcz, ziemniaczki ugotowane, zmieszane z dużą ilością podsmażonej cebulki. Będzie pyszne. I zbieram się, słuchajcie, i trzeba już jechać po Lilę. Już jest 21 po, ja wychodzę około w pół do. Też chcę Wam powiedzieć, że cały dzień się prawie lało, wieje, jest okropna pogoda. Strasznie, ale pokażę Wam, co dzisiaj używałam między innymi. Używałam to zdjęcie, zobaczcie, jakie dziewczynki były słodziutkie. To jest zdjęcie z Polski, chyba z jakiejś majówki. Nie, Wielkanoc w Polsce. Pamiętam, miały takie fajne kurteczki z H&M-u chyba. Tak, na pewno z H&M-u, bo pamiętam, że obydwie miały takie same, no i statusie mają takie ładne zdjęcie, postawiłam je w kuchni. Artur mi też tutaj zainstalował na ręczniki papierowe, jak widzicie, taki wieszak, też go nie wiem skąd dorwał, no i tak dzisiaj się tutaj dzień dzieje. Miałam Wam pokazać kawę, tą, o której Wam mówiłam, co udało nam się zakupić i z Lidla wzięliśmy tą. W ziarnach. Jest jeszcze espresso i ona jest troszeczkę droższa, chyba o funta coś, ale ta spokojnie nam się sprawdza i tu jest napisane, że to jest czwórka. Classico. A szukam, słuchajcie, a nie ma tutaj. Dobra, to Wam teraz nie pokażę, bo jest schowana gdzie indziej jeszcze ta, co Wam mówiłam z HomeSense'a. No i nie wiem, co miałam Wam jeszcze powiedzieć, także zbieram się już po Lilę i Matysię. Kochani, ja i mama właśnie rozmawialiśmy o świętach i ja powiedziałam jej jedną rzecz. Jak ja to mi dostaniesz, no to ja... Ale wytłumacz, o co chodzi. Będę taka smutna. Rozmawialiśmy o prezentach. No, o prezentach, o świętach. I ja wtedy powiedziałam, że jest najgorsza rzecz, która byś kiedykolwiek mogła mi dostać, jest świeczka. Dać. Wiesz dlaczego? Bo moja mama nigdy mi nie daje palić świeczkę w moim pokoju. I to znaczy, że jak dasz mi świeczkę, no to nic z nią nie zrobię. Ale nie pachnie? Nie chcę być nie... Nie, nic nie czuję, bo nie jest zapalona. A jakbyś tak przesunęła nos do tej... No jakbym dała tak nos do tej świeczki, no to bym czuła. No to musisz tak robić. No to tak mam robić każdy dzień. Wtedy trzymać się cały dzień. Teraz ktoś, kto ci dał świeczkę, może być mu przykro, jak to usłyszy. Mama! Może wytłumacz się z tego trochę. Okej. Okay. Kochani, jak mi dostaliśmy świeczkę, ja nie byłam zła, bo wtedy nie wiedziałam, że ja nie mogłam zapalić świeczkę w moim pokoju. Ale to nie jest moja wina, że ja nie mogę zapalić, to jest mojej mamy wina. Ja dbam o ciebie, o twoje bezpieczeństwo. No i taka malutka świeczka by mogła zapalić cały dom i ja bym w ogóle nie patrzyła na tą świeczkę i nie mogę jakby... Lilusiu, a nie możesz na przykład trzymać tych świeczek i jak będziesz miała z 20 lat, to ci pozwolę. Super. Będziesz miała vintage. Za 20 lat, retro. Mama, ja nie będę tu mieszkać. No żartujesz. Mama, będę miała 30 lat. Za 20 i się wyprowadzisz? Ja ci nie pozwalam. Już, mama, ja będę adult. No to co, ale zawsze będę twoją mama. Mama, jak będę miała 19 lat, ja mogę wyjść z domu i już iść. I gdzie ty pójdziesz? Do babci. Do babci. Do babci. Na kebaba. Bo babcia mi da zapalić świeczkę. I na kebaba ci pozwolę pójść. Ale nie będę z tobą mieszkać. Nie będziesz? Na mama, jak będę miała 30 lat, a będę 19? Taka stara jak ty. Ja mam 39, to już nie jestem aż taka stara. Stara byłam, jak miałam 30. Dzięki, Lila, ty to potrafisz człowieka pocieszyć. Mama. To powiedz mi, żeby nasi widzowie wiedzieli, od którego wieku uważasz, że człowiek już jest stary? Od... No właśnie, teraz pytanie klucz. Wiesz co, to jest trochę dziwne pytanie. No, ale to jest bardzo dobre pytanie, bo skoro uważasz, że 30 lat ja mam, a mam 39 i że już jestem stara, to od jakiego wieku robi się człowiek stary według ciebie? 60-70 lat. A dlaczego ja mam być stary? Bo tak wyglądasz. Naprawdę? Tak. Z brutusiem. Mama, kocham cię. Spadóweczka. Przepraszam. Ja już jej teraz nie wybaczam, idę. Boże, naprawdę wyglądam stary. Jesteś taka fake. Ej, pokaż, ja naprawdę nie wyglądam. Nie, jesteś staro. Taka fake. Pokaż widzom, jak wyglądam staro teraz. Naprawdę, niech oni też zobaczą. Zobaczcie, Lila mnie tak widzi. Widzicie? Naprawdę wyglądam staro. I idę. Mama, jesteś taka fake. Idę już kopać dołek. Jesteś fake. To na razie. Kocham cię. Nie jesteś stara. Nie wiem, że jestem stara, nie jest stara.
Uważasz, że wyglądam staro? Nie. Jesteś prosiaczek. No to jest okej, jak dostaliście mi świeczkę, tylko oddam do mojej mamy. Albo użyję za 20 lat. I kocham moją mamę. Nie. Okej, jestem bardzo dobrą córką i bardzo kocham moją mamę. Nie jest stara. Cześć dziewczyny. Cześć. Witamy. Witamy. Dzisiaj zimno, co? Deszcz leje od rana. Ciemno, a my się zbieramy. Zawożę dziewczyny, już mamy 10 po. Zaraz wychodzimy, szybko buty. Lila dzisiaj idzie w jaśniejszej kurtce, dlatego że ta kurtka jest dłuższa i kryje jej nery. Zawsze Mati jest ciężej namówisz do ciepłych kurtek, nie? No. A kiedy masz loczki dzisiaj tu widzę? No pokaż się trochę. No fajnie, lokówka widzę od Gareth cały czas w użytku, co? To chyba będzie produkt Gareta roku. Dla nas, dla nas. No, drugi jest to jest... Jest łatwe, żeby użyć. Bardzo łatwe, no. I fajnie kręci moje włosy. No, to prawda. Daj buzi, dam ci snaka. Rabuś, dam ci snaka, jak dasz mi buzi. No ale słabo, buziaczek ładny. Nie chcę dać ładnego. Rabuś, dam ci coś jeść dobrego. Głodny jesteś? Chyba nie. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zawiozłam dziewczyny, wróciłam, miałam się odezwać w samochodzie, ale ponieważ i pada, i jest ponuro, i w ogóle nie fajnie, to stwierdziłam, że już się odezwę, jak dotrę do domu. Dzisiaj jest dzień bardziej ogarniania świata domowego, bo powiem Wam, że ostatnio zaniedbałam, dlatego że było innych rzeczy sporo do zrobienia po prostu. Więc tu mam pranie, jakieś prasowania, kurtki mam w końcu sięgnięte ze strychu, uhu! I chcę dzisiaj zabrać jakieś marynarki wiosenne, jakieś takie wiecie, lżejsze rzeczy, przełożyć w to pudło, a te kurtki powiesić na wieszaki, żebyśmy miały cieplejsze rzeczy pod ręką. Co następne? Zobaczcie, Raba. Tam właśnie jest pranie i na tym jest to pudło. A już na samym początku z rana idę sprzątać łazienkę. Póki jeszcze mam ochotę, póki mam energię, to posprzątam sobie łazienkę na górze i będę już miała, wiecie, tylko tą na dole toaletę dzisiaj do sprzątnięcia. Potem coś zrobię na pewno w Thermomixie, także zapraszam Was na dzisiejszy film ze mną. Ogarniamy mój świat domowy. No. I co Wam jeszcze powiem, to że rano umyłam głowę i oczywiście zawsze ku mojej głowie pada deszcz, ale założyłam czapkę, dlatego mam teraz takie włosy. No i tak to wygląda, także witam Was serdecznie, życzę Wam miłego dnia, udanego wieczoru, w zależności od momentu, w którym właśnie oglądacie ten film. I jeszcze chcę Wam powiedzieć, że prosiłam Was już na Instagramie, ale nie wszyscy wiedzą, przesyłajcie mi na maila albo na Instagrama w wiadomościach swoje ubrane choinki, jak będą gotowe, ja będę wrzucała we vlogu te choinki Wasze. Dajcie mi tylko znać na przykład, jak mi wrzucacie choinkę, czy mogę ją udostępnić Was oznaczając, czy nie, prawda? Bo to też jest dla mnie istotne, czy samą choinkę wystarczy, że wrzucę. Będzie to inspiracja dla innych, jak ubrać, jak inni ubierają. Dla mnie jest to super, mam już dwa zdjęcia od Was na Instagramie, także czekam na większy ruch. Słuchajcie, pociski przygotowane, czyli całą taką miseczkę zabieram na górę. Nie użyję wszystkiego, ale od razu na końcu dam jeszcze tego do rur, wiecie. Mam tu schemię, te fajne gąbki mi się sprawdzają, ostatnio kupiłam. No i mam tutaj różne rzeczy, ręczniki papierowe, jeszcze ściereczkę chcę wziąć i telefon wrzuciłam, oczywiście go wyjmę. Ocet, teraz będę cięła ściereczkę na mniejsze i naokoło wszystkich kranów w domu. Przy okazji właśnie takie oczyszczenia. Ocet kroimy właśnie, kroimy, tniemy paseczki, okrążamy krany, zostawiamy na 20 minut i mamy pięknie odkamienione. Let you go, baby.
ain't quick enough, cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. Cause I love you, I love you, I love you. No, no, no. Słuchajcie, ja już kończę. Została mi tylko podłoga do wymycia. Zabieram chodniki do prania. Już czas, słuchajcie. I co chciałam wam powiedzieć? Że zaczęłam używać Zooflorę, tą co już dawno kupiłam, ale teraz ona się tak wpisuje, mimo że czuję blicza też, bo bliczowałam bardzo dużo rzeczy, to ona jest o zapachu, słuchajcie, cynamonu. Także rewelacja, zobaczcie, tak ona się prezentuje, jest taki świąteczny zapach. No i super, rabuś tutaj oczywiście, jak ja na górze, rabuś na górze, słuchajcie, to nie ma, nie ma to tamto. Tak waliło bliczem, że tak powiem, to otworzyłam sypialnię, otworzyłam okno, żeby mi troszeczkę ten zapach, słuchajcie, uciekał, bo to też nie jest za zdrowo, wiecie, w takich zapachach. No i teraz jeszcze pozbieram te wszystkie kosmetyki, poogarniam tu, no ale już tak przejrzało, jest tak przyjemnie, od razu inaczej, teraz mogę... świadomie i teraz mogę zasłużyć na zrobienie sobie pysznego śniadanka. Zjadłam, słuchajcie, to było takie dobre, pyszne, słuchajcie, to było pyszne, no i teraz z tymi kurtkami zacznę działać, wstawiłam sobie i zrobię jeszcze sobie kawę, słuchajcie, w ogóle taką śmieszną mam spinkę, bo jak sprzątałam, to nie chciałam, żeby mi przeszkadzało i założyłam dziewczynek jakąś i w ogóle, że widzę, że moje włosy są w środku, idę to ogarnąć. Kawka się robi, szybko wypiję i dalej działam, mam dzisiaj przypływ energii, obudziłam się bardzo wcześnie, obudziłam się dzisiaj, słuchajcie, 5:30? Nie, 5:09, tak, 5:09, bo spojrzałam na zegarek. Także ja już naprawdę długo nie śpię, pewnie moja energia o 17 już będzie bardzo niska, ale nie szkodzi, słuchajcie, zdziałam tyle, ile dam rady. Sorry, że tak z wami rozmawiam i kręcę się i chodzę, ale chciałam odłożyć od razu na miejsce tą spinkę i przeczeszę sobie trochę po niej włosy, bo bałam się, że się mogą odznaczyć. O, dobra, 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 tutaj śmierdzi octem, bo jest jeszcze blisko kranu, ale to się wszystko, słuchajcie, ogarnie zaraz. Kawa pierwsza, myślałam, że mi cieknie, no wiecie, ten czajnik, ale to po prostu Lilusia wlewając sobie wodę do butelki rozlała mi na placie rano i nie sprzątnęła. No ale nie szkodzi, wszystko jest w porządku, ogarnięte. Nie jestem zła, ale dobrze, że się nie dostało, wiecie, pod, jak to się nazywa, toster, bo tam jest no, elektronika i mogło się to skończyć jakimś spięciem. Także dobrze, że zauważyłam, że tam stoi woda. Zobaczcie, już przesuwam te rzeczy, żebyście mnie widzieli. O, może się rozjaśni. Mam futerka z zeszłego roku, iście, zobaczcie, cieplutkie takie, ale słońce dzisiaj wali. No i wyciągam te rzeczy, a tu Lili płaszczyk świąteczny, zimowy. No słuchajcie, będzie normalnie i cieplutko na wyjścia. Tutaj mam, w sumie to nie wiem, to jest taka zimowa, bo ocieplana. Zobaczcie, co to takie krótkie? To jest dla mnie takie za małe? Czyżbym dowaliła jakoś? Nie, no nie myślę. Po prostu może takie było, może to jest Matysi albo Lili. A ja się chciałam w to odstroić. Nie wiem, czy to zostawić? W szafie chyba zostawię, bo to jest ocieplane. Także Gites. I z komunii Matysi przepiękny płaszczyk. Taki wiecie co, nie ma rękawów, tylko wyciągacie sobie tutaj. Także wyciągam to wszystko. Tu jest jedna rzecz jesienna.
No i idę do szafy. Słuchajcie, w szafie trzeba wyjąć cienkie rzeczy i tu schować. Jak ja was dzisiaj... No ładnie, prawie ramkę zerwałam. Jak ja was dzisiaj, słuchajcie, nie zarażę jakąś energią do sprzątania czy czegokolwiek, to ja nie wiem, co to będzie. Artur jakiś będzie tu przyczepiał haczyki, mi mówił. Także nie wiem, muszę się zastanowić, jak mam zostawić kurtkę. Słuchajcie, ja się przyznaję, ale ja mam tyle obecnie kurtek, że to nie jest normalne. To nie jest normalne, bo ja mam na zimę raz, dwa, już powiem wam nawet z jakimś, trzy, cztery, pięć, pięć na pewno kurtek mam, sześć. Nie, ale słuchajcie, nie sześć, tylko mam jeszcze jakiś taki płaszczyk, coś w tym stylu, także jest grubo, jest grubo. Dobra, to jest Lindy, to jest Matysi, to jest mój pasek, ale to jest za cienkie, ogarnię to. To Matysia by chciała pewnie, żeby zostało. Ale jedną jej zostawię, po co aż dwie? Nie wiem, pomyślę. O, bezrękawnik. Dobra, pomyślę. No i tak słuchajcie, będę tutaj kombinować, bo tu jest Meksyk. Na pewno ta skórka nie może tutaj zostać. No taka skórka na zimę. Sorry, że tak rzucam na podłogę. Mam czystą, od razu wam mówię. No i muszę tu przejrzeć, słuchajcie, no bo no moja skórka teraz też na pewno to nie jest dobry pomysł, żeby ją trzymać w szafie. Gdzie ją założę? No na pewno nie do takich dresików, nie? Dobra, do schowania. Mam taką małą skórę. Ja nie wiem, czy to jest dobre na Mati. Kaylee. Jaki to jest wiek? 9 lat? To jest za małe na Lilę. Zobaczcie, jaka to jest piękna skórka. Ej, ja to trzymam. Ja tą skórkę chyba zostawię dla kogoś, bo jest piękna. Co dalej? No ja mam tutaj na przykład taką cieniutką czarną kurtkę. No to nie może tu zostać marynarki. Z marynarkami będzie najciężej. Bo wiecie co? Marynarki się przydają w zimę. Na święta i w ogóle. Muszę zostawić czarną. Czarna zostaje. A jakaś inna nie zostaje. Ej, jest tutaj dużo tych kurtek. Kamizelkę też jedną zostawię. Ej, ja mam więcej niż 5. Ja mam 6 albo 7 kurtek. Ja jestem nienormalna. Ja, słuchajcie, ja tylko na swoje usprawiedliwienie wam powiem, że te kurtki nosi też Matysia, więc powiedzmy, że jak ich mam 7, dzielę na pół, to po 3,5 kurtki. I to też nie są kurtki, które ja mam tylko teraz, w tym roku. Ja te kurtki mam już parę ładnych lat. Żeby nie było, żeby nie było. O, że już jestem całkowicie rąbnięta. No i dobra, dalej. No to musi zostać polar w szafie, bo jest mi zimno. To zostaje... O, tą schowam. Kamizelkę będzie na wiosnę. Ideolą. No to zostawiam, ale to pójdzie, słuchajcie, do szafy na górę, bo to jest moja garsoniera zarąbista. No i co dalej? Wiecie co, w ogóle, bo te kurtki to zajmują tyle miejsca. To nie jest normalne, żeby kurtki zajmowały tyle miejsca. Schowam tą marynarkę. Jak mi wyjdzie w grudniu, że ja potrzebuję jasnej marynarki i każę Arturowi sięgać to ze strychu i wiecie, my to zalepiamy i szukać, to nie będzie zachwycone, ale trudno, muszę. Muszę tak zrobić. To też powinno iść na górę. Nie powinno sobie tu wisieć. No i jeszcze mam kurtkę na narty, ale do narty mi trochę daleko, słuchajcie. Ale teraz zrobimy tutaj troszkę porządku. Nie wiem, gdzie Artur chce przyczepić te wieszaki, o których mi mówił. Dobra. A to jest czyje? Artura. Dobra. Też mu chyba powieszę, bo po co tu mam mi tak zajmować? Ja nie wiem, latem to jeszcze wiecie, to się wszystko mieści, ale zimą to jest trochę gorzej, nie? Bo te wszystkie rzeczy są gabarytowe. O, to jest za małe na Lilę też. To mam dwie kurteczki do odłożenia dla niej. Skórkę i taką kurteczkę. Dobra, ja sobie ogarniam dalej, ale mam nadzieję, że was też zmotywowałam do jakichś porządków. Mam nadzieję. Słuchajcie, ale naprawdę za dużo mam kurtek. I jedyne to, że to Mati też nosi. Naprawdę. Bo jak nie to... No weźcie mnie, skrytykujcie w komentarzach, powiedzcie mi coś, że masz za dużo kurtek, że... Za dużo. No.